Dostałem wiadomość, że mam dzisiaj zajęcia od tej godziny ze świeżakami. Co to znaczy świeżak? Świeżak to jest taka osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę. Patrz tutaj, gitara. To jest utwór z zespołu Mr. Big, ze starej płyty. Macie prawo tego nie wiedzieć, ale jak przychodzicie do mnie, to na pewno się o tym dowiecie. Ja mam na imię, nazywam się Konrad Jeremus i prowadzę swoją szkołę. Mam doświadczenie już 30-letnie, prowadzimy zajęcia z takimi i z osobami już pełnoletnimi. Bardzo ważne jest to, żebyście wiedzieli, co to jest Van Halen, co to jest Mr. Big, co to jest AC/DC, Metallica, Slayer. Myślę, że Metallica i Slayer to już bliżej, ale ważne jest to, co to jest Led Zeppelin i Deep Purple i kto to był Jimi Hendrix, bo bez Jimiego Hendrixa i bez Eddiego Van Halena najprawdopodobniej nie gralibyśmy na gitarach. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale to ja tu jestem szefem. Bardzo was witam serdecznie. Jesteśmy w Wełdeku. Bardzo niesamowite miejsce, możecie się rozwijać. Brawa dla was, panowie, bo robicie ogromną, ogromną sprawę. Jestem wam wdzięczny, że mogłem się tutaj dzisiaj z wami pojawić. Podzielę się z wami paroma moimi spostrzeżeniami. Uczę już od ponad 20 lat. Mówię do was, jesteście świeżakami. Na mnie też kiedyś mówiono świeżak. No teraz już nikt tak do mnie nie mówi, ale podzielę się z wami moim doświadczeniem, jak zaczynałem. Tak jak powiedziałem, gram od 9 roku życia pod okiem już naprawdę zawodowców. Mój brat mnie szkolił mnie później jego kolega. Także i to są ludzie już znani, identyfikowani w naszym mieście i w kraju, więc jakby od razu miałem możliwość uczenia się u zawodowców, co pozwoliło później na to, że nie miałem złych nawyków. Porozmawiamy sobie właśnie o tym, co jest tak naprawdę ważne. Dobór sprzętu, jak ćwiczyć. Mało tego, jakim być człowiekiem, bo to, że będziecie grać bardzo dobrze, jeszcze nie znaczy, że będziecie grać bardzo dobrze. Uważam, że jest pewna zależność, nawet ogromna zależność między tym, jacy jesteście i tym, jak gracie. Nie zapominajcie o tym nigdy w życiu. No więc właśnie, jesteście świeżakami. Rozumiem, że macie tam, nie wiem, 8, 12 lat, może 15 i często jest tak, że przychodzicie do naszej szkoły, często z rodzicami i rodzic mówi, to co, to może najpierw na gitarze elektrycznej, przepraszam, najpierw na gitarze klasycznej by się mój pupil uczył. I tak patrzę na to dziecko, tego ojca, a dziecko takie smutne i wiem od razu, o co chodzi. Dziecko od razu chce grać AC/DC i Metallicę, a nie chce grać menuetów. Więc drodzy rodzice, jeżeli dziecko chce grać na gitarze elektrycznej, że tak powiem, rock'n'rolla, to nie pakujmy dziecko na zasadzie teraz będziesz grał Bacha. Oczywiście, tak jak Wodycki śpiewał, zacznijmy od Bacha, to jest podstawa. Ale jeżeli powiemy, słuchaj, Bartek, będziesz się najpierw uczył klasyki, a potem dopiero rock'n'rolla, to dziecko przyjdzie do mnie na 2-3 lekcje i później już więcej do mnie nie przyjdzie. Nie ma tak, to jest stereotyp. Jeżeli chcemy grać na gitarze elektrycznej, to zacznijmy od gitary elektrycznej. Dlaczego? Dlatego, że w gitarze klasycznej ustawienie tej ręki jest identyczne, prawda? Ono w ten sposób powinno wyglądać. Łokieć gdzieś w tym miejscu, nadgarstek najlepiej wypchnięty. Natomiast w klasycznej gitarze ta ręka jest zupełnie inaczej ustawiona. Ona wygląda w ten sposób. A na gitarze elektrycznej bardziej w tę stronę. I teraz, jeżeli dzieciak chce grać rock'n'rolla, no to jeżeli ja będę to dziecko uczył przez pół roku w ten sposób, to później, jeżeli ono w ogóle wytrwa, to później będzie mi bardzo trudno zmienić to ustawienie. Więc to jest bardziej do rodziców. Dziecko chce grać na gitarze elektrycznej, to pozwólmy mu na to. Tak? Druga sprawa, dobór sprzętu, słuchajcie. Drodzy rodzice, cały czas na razie do was.
Gitara to nie jest tylko gitara, w zasadzie kolor czerwony albo czarny. To jest szereg aspektów, które my, nauczyciele świadomi, musimy wiedzieć i wam powiedzieć o tym. Korzystając z okazji, że mogę szerzej, więc dlatego się do was zwracam. Jeżeli dziecko chce grać bardzo szybkie rzeczy, interesuje się Metalliką, Slayerem, nie wiem, Sepulturą, bardzo ciężkimi rzeczami, to gitara też powinna być dobrana do tego. Czyli powinna mieć mocniejsze przystawki, to są przystawki. To powinny być bardzo mocne przystawki o bardzo agresywnej charakterystyce. Gryf powinien być jak najbardziej płaski, pewnie o tym nie wiecie, ale co to jest radius, ale jak najbardziej płaski, dlatego że struny powinny być bardzo nisko nad progiem, bo wtedy jest o wiele łatwiej ten dźwięk wydobyć, w szczególności w bardzo szybkich rzeczach. Jeżeli kupicie dziecku gitarę, która nie spełnia tych kryteriów, to najprawdopodobniej po 3 miesiącach, góra po 3 miesiącach, dziecko rzuci tą gitarę w kąt. Nie wiem, i będzie jeździło, nie wiem, będzie grało w piłkę nożną. No, oczywiście. Nie ujmując piłkarzom, broń Boże. No więc to ogromnie ważna sprawa. Dobór instrumentu na dzień dobry. Ja miałem to szczęście, że mój nauczyciel od razu mi o tym powiedział na początku. I miałem ten sprzęt jak najlepszy, czyli to były lata, no to jeszcze był przed 89. Bo ja gram od 9 roku życia, a urodziłem się w 77, prawda? Nadal tego sprzętu nie było, a jak był, to był bardzo drogi. Niemniej jednak chodziłem w jednych spodniach obdartych, ale gitarę i wzmacniacz bardzo dobry. Dlatego gram do dzisiaj. Po raz kolejny, drodzy rodzice, nie żałujcie pieniędzy dla swoich pociech, bo to daje mi większe możliwości na to, żebym mógł te dzieciaki poprowadzić. Dobrze, co mogę dalej powiedzieć? No gitara, są gitary do określonego gatunku muzyki. Ja wiem, że w internecie jest szereg takich opinii, że nie ma gitar do metalu albo nie ma gitar do bluesa, że na każdej gitarze możemy zagrać każdy gatunek. Nie zgodzę się z tym. Jeżeli chcecie grać bluesa, to nie kupujecie gitar, które mają bardzo mocne przystawki, bo ten sygnał będzie po prostu za potężny. Chyba że chcecie grać bluesa na trash defowo-metalowo. Będziecie pewnie prekursorami takiego gatunku. Gratuluję. Natomiast jak wejdziecie do studia i kupicie gitarę, która ma być do bluesa, a gitara będzie do trash def-metalu, to realizator nagrania najprawdopodobniej pokaże wam drzwi w ciągu paru sekund i poprosi: kup normalną gitarę do bluesa i wtedy porozmawiamy. Oczywiście sytuacja jest też odwrotna. Jeżeli kupicie gitarę za spokojną, a chcecie zagrać wyżej wymienione zespoły, właśnie jak Slayer, no to też nie dacie rady. Ten sygnał będzie za słaby, a gryf będzie zbyt potężny, niewygodny, gruby, nieprzystosowany do tego typu gatunku. Więc dobór instrumentu, tak samo dobór wzmacniacza. Czyli też gitara elektryczna to nie tylko gitara, ale drodzy rodzice, jeżeli już zapłacicie za gitarę elektryczną, to na pewno za wzmacniacz też będziecie musieli zapłacić. Także to nie ma jednego bez drugiego. No, tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o sprzęt. Wzmacniajcie dzieciaki, kupując im takie rzeczy, bo to jest, mam wtedy większe prawdopodobieństwo, że oni będą grać. Tyle tytułem wstępu. I teraz tak, jeżeli przychodzicie na pierwszą lekcję, to nie zaczynamy od razu od nie wiadomo jakich rzeczy. Namawiam was gorąco na to, abyście rzeczywiście poznawali utwory, bo to jest ważne, ale też nie brońcie się przed poznaniem harmonii. Cały czas jest ta harmonia, mówię w szkołach muzyki rozrywkowej prywatnych, nie mówię o szkołach państwowych, gdzie ta harmonia jest obowiązkowa. Natomiast jest tak, że u nas bardzo często, no nie wiem, 1 na 20 osób chce poznać, co to jest harmonia, a potem jest problem. Dlatego, że zakładacie swoje zespoły i nie daj Boże, jedna osoba będzie wiedziała i powie: słuchaj, zagraj mi dźwięk C albo cis, albo zagraj mi akord demin 9. No i jest problem. Oczywiście na pewnym etapie możecie grać cudze frazy, wklejać je Ctrl C, Ctrl V na zasadzie: zagrałem sobie Mr. Big. Jak to umiejscowić teraz we frazie? I kopiujecie to bez sensu, zupełnie bez sensu. A ja bym wolał, żebyście wiedzieli, dlaczego jest akord taki, następny i następny, i jak później zagrać do tego solo.
Także fajnie, jeżeli przychodzicie do szkoły, uczymy się różnych utworów, ale też ważne, żebyście się uczyli harmonii. Mhm. Co mogę, czy jakieś pytania są do mnie już na tym etapie? Bo rozumiem, że jak nam się to uzbiera, to później będzie problem, żeby odpowiedzieć na nie. Okej. Co mogę tam jeszcze wam powiedzieć? Teraz tak. Jeżeli już mamy ten dobry sprzęt, musicie wiedzieć, już mówię trochę dalej, bo rozumiem, że już gracie, rozwijacie się, macie już, nie wiem, chodzicie do nas 2 lata. Co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o takie brzmienie typowo zespołowe? No, uczymy się przecież grać po to, nie po to, żeby grać przed telewizorem, ale po to, żeby stworzyć zespół i razem wspólnie zagrać. Będąc często w jury, zauważam taką tendencję, że dzieciaki nawet dobrze grają, dzieciaki, nawet osoby dorosłe dobrze grają, ale zupełnie jest to nieczytelne. I nie dlatego, że realizator nie ma talentu albo nie ma sprzętu, tylko dlatego, że nie jesteście świadomi, co zrobić, jak ustawić to brzmienie. Powiem teraz o gitarzystach, tak, bo jestem gitarzystą, uczę gry na gitarze i ten aspekt jest mi bliski. Nie powiem o perkusji, o naciągach, że takie, czy jakie naciągi do jakiego gatunku, bo to też jest ważne, perkusiści o tym wiedzą. Mogę powiedzieć na temat gitary i wzmacniacza. Częsty błąd, jaki popełniacie, to na przykład jesteście zafascynowani daną firmą, która produkuje gitary. I przykładowo, to jest taka gitara, przykładowo to jest Charvel i gitarzysta drugi z zespołu mówi, ty, bardzo fajna, biała, to ja też chcę Charvela. I nagle okazuje się, że z lewej i z prawej strony są 2 takie same gitary. Nie daj Boże. Idziemy dalej. O, fajny Marshall. Nie, no Marshall super. To ja też chcę takiego Marshalla i kupujecie dokładnie ten sam model. Wiecie, co się dzieje później na scenie? Gracie po prostu jednym dźwiękiem i realizator może cuda robić i nic z tego nie wynika. Czyli to zróżnicowanie sprzętu jest też ogromnie ważne. Nie kupujemy takich samych gitar. Owszem, przykładowo gramy ciężką muzykę, kupujemy gitarę, tak jak powiedziałem na początku, wyspecjalizowaną do tego, ale niech ta gitara jedna będzie na przykład z drewna machoniowego. Dlaczego? Dlatego, że ona gra takim niskim środkiem i dołem. Natomiast druga, na miłość boską, niech będzie z basswoodu albo z lipy. Dlaczego? Dlatego, że ona będzie grała górą i takim środkiem. Co powoduje, że w efekcie mamy pełne spektrum. Czyli dobrze jest zróżnicować to pod względem brzmieniowym. Jeżeli tu mówimy o gitarach, dalsza sprawa jest to, jak ustawiacie gain na wzmacniaczach. Gain to jest taki cichy morderca. Wiem o tym z doświadczenia, że im więcej gainu na wzmacniaczu, im więcej gainu na zasadzie, tym jest potężniej, ale nieczytelnie. Wystarczy, że trochę tego gainu zdejmiemy, jest selektywniej. Teraz zagrałem sam, a widzicie różnicę. A co się dzieje w momencie, kiedy lewa gitara i prawa gitara mają ten gain na wzmacniaczu rozkręcony? Akustyk nie ma szans. I naprawdę tutaj bronię akustyków, bo często słyszę, co on tam robi? Boże, on nie słyszy. Nie, to nie jest tak, drodzy Państwo. Po prostu nie jesteście świadomi. Czyli różnicujemy gitarę lewą, gitarę prawą. Rozumiem, że są 2 gitary, nie mówię o basie. Lewa, prawa. Inne drewno, inne wzmacniacze. Mogą być te same wzmacniacze, ok, ale niech one będą inaczej ustawione. Sprawniejszy gitarzysta, podpowiem, sprawniejszy gitarzysta, ten gain na wzmacniaczu może mieć, my to mówimy nun. Nun to jest gałka na środek, tak zwana 12, południe. Czyli tę gałkę, jeżeli naprawdę tą rękę prawą, tę dynamikę z prawej ręki macie dobrze zrobioną,
to możecie sobie pozwolić na to, że ustawicie ten gain przed południem, czyli tak na godzinę 11, jakby patrzeć na ten wskaźnik, czyli przed połową. Oczywiście gitarzysta drugi, który ma tą prawą rękę gorszą, może zrobić coś takiego, że ustawi sobie za 12, ale na miłość boską, żeby to nie było do końca, bo nic nie usłyszycie. Będzie jeden wielki jazgot. I zarówno przy jednej gitarze, jak i dwóch. Dwóch to już tym bardziej. Ale uważajcie na ten gain. I jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o gałkę tonów. Najczęściej rozkręcacie ją do końca, bo wam się łatwiej gra. Rozumiem. Po to ćwiczymy tyle lat, żeby ta dynamika była z tej lewej ręki. Nie? Zobaczę, rozkręcę ją sobie na zicher, na przykład. Tak, spróbuję ją trochę skręcić. Oj, przesadziłem. Niech będzie tyle. Tak? Jest o wiele czytelniej. Trudniej się gra na lekkiej, na takiej gałce. Dosłownie to jest skręcona gałka. Mistrzowie świata grają lekki ruch i koniec. Ja jeszcze trochę muszę poćwiczyć. Ale namawiam was do tego, żeby ta gałka była nie do końca skręcona. Ma to ogromny wpływ na to, co słychać z głośnika i jak ten mikrofon potem temu akustykowi zbiera. No właśnie. Potem się dziwią, panie Konradzie, czemu się pan przyczepiał? Ten zespół bardzo fajnie zagrał. A ja pytam, a słyszałeś w ogóle, co oni w ogóle grali? Ten problem mają też zawodowcy niestety, nie będę wymieniał nas, ale jest tak, że idę na koncert kapeli z zachodu, z pierwszych stron gazet i to jest drugi czy trzeci koncert, bo rozumiem, że na pierwszym mogło się coś wydarzyć, ale jak widzę drugi i trzeci koncert, że jest ten sam problem, to mówię, oj, coś mi się nie podoba. I słyszę, że z lewej strony i z prawej strony gitarzyści brzmią identycznie, tak samo są ustawieni. Gdybym nie znał ich utworów na pamięć, bo tak kocham tę kapelę, to nie wiedziałbym, który utwór grają. Chyba nie o to chodzi. Wiecie, gdzie to się zaczyna? Przy kupnie, jak idziecie do sklepu, musicie być ukierunkowani, musicie wiedzieć, czego chcecie. Tato, mamo, a bądź jak już jesteście starsi, macie własne pieniądze, tak, chcę grać taki gatunek, a nie inny. Czyli kupujemy taką gitarę na takim sprzęcie, z takim drewnem, bo mój kolega ma takie drewno, więc ja kupię trochę inne. Przystawki mocne, wzmacniacz taki, mój kolega ma taki, więc ja kupię troszkę inny. Pamiętajcie o tym. Zespół to są 4, 5, 6 osób czasami 3, ale w trójkę jest niebezpiecznie grać, bo musi być bardzo świadomy. Na początku im więcej osób, tym lepiej, tylko trzeba dobrze te graty poustawiać. No więc właśnie, druga sprawa, czytam już nawet dalej, to symptomatyczne. Wchodzę na salę prób, i nie słyszę. Nie wiem, co ludzie grają, dlatego że nie potrafią dobrze ustawić sprzętu już na sali prób. Bębniarz gra tutaj, dwie gitary się kotują, basu w ogóle nie ma, albo jak jest to dudni, też nie potraficie ustawić sprzętu na sali. Najczęściej macie spartańskie warunki, więc ta sala jest bardzo mała. Co się dzieje? Odkręcacie na zicher wzmacniacze. Nakręca się ta pętla nienawiści, każdy chce być głośniej. Wiecie, jak to jest z gitarzystami? Zawsze jest za cicho. Co mówicie? Halo? Ubytek słuchu, nie wiem, 50%. O. I nie ma selektywności. Mówimy o muzyce bardzo ostrej, bardzo gęstej, więc no, jak ustawić ten bęben wtedy, nie? Przecież to chodzi o perkusję, to jest najbardziej newralgiczny instrument. No właśnie. Trzeba wiedzieć takie rzeczy. Na pewno nie rozkręcajcie się do końca. Spróbujcie nie głośno, raczej ciszej niż głośniej, jeżeli macie małą salę. Jeżeli macie większą salę, możecie sobie na to pozwolić. I dbajcie o to, i to jest następny aspekt, o którym sobie zaraz porozmawiamy, dbajcie o to, żeby wasi koledzy z zespołu też byli słyszalni, nie tylko wy. Bo zaczynając, jesteśmy trochę takimi egoistami. Gram na gitarze już tyle lat, jestem najlepszy, no to ja mam być gwiazdą w tym zespole. Co się dzieje?
dbam tylko o własny instrument, o własne brzmienie i jestem najgłośniej. Nie obchodzi mnie, co się dzieje dalej, co, jak mój gitarzysta zagrał, albo bębniarz, albo że w ogóle bas przykryliśmy całkiem. Znaczy ja przykryłem, tak? Bo obchodzi mnie tylko to, co ja robię. Nie. Musicie się nauczyć, że zespół to jest gro osób i musicie się komunikować. Zrobiłem pauzę. No tak, bo pauzy najlepiej grają. Jeżeli coś zagracie, to nie grajcie non-stop. Dajcie się zastanowić temu człowiekowi, co zagraliście, żeby poczuł waszą energię. Tak samo jest we frazie. Jak układacie utwór, zagracie fajną frazę, dajcie koledze pograć. Ułóżcie to w taki sposób, żeby on czuł też się wartościowy. Wiecie, jak jest z bębniarzami. Poznali paradille, to chcą je zagrać. Okej. Okay. Ale to wszystko musi być poukładane. Każdy każdemu musi szukać miejsca. Nie jest to łatwe, bo zawodowcy mają z tym problem. Idziemy na jam session i słyszymy zamiast komunikacji, słyszymy kłótnie. Bo każdy chce udowodnić, że jest bardzo dobry. Owszem, oni są, no, pewnie tak jest. Tylko ja chcę posłuchać, co oni mają do powiedzenia. Nie, jak się kłócą i przekrzykują i udowadniają sobie, który z nich jest lepszy. Z czego to wynika? Najprawdopodobniej z kompleksów. Myślę, że Mike Stern tego nie ma. Mike Stern może w ogóle nie zagrać, może wam podegrać podkład, a wy grajcie solo. I on chętnie was posłucha i chętnie zobaczy, jacy jesteście. No ale to jest mistrz świata, on już to wie. Z takimi osobami nam się najfajniej gra. Zawsze to powtarzam. Ja miałem to szczęście, że grałem zawsze z osobami lepszymi od siebie, więc mogłem się rozwijać. Mam nadzieję, że też tak będziecie mieli. Zawsze fajnie mi się grało, jeżeli słyszałem, jeżeli widziałem, że moi muzycy robią mi miejsce. Zagraj, Konrad, fajnie grasz, chcemy to pokazać. No, z takimi się najlepiej gra. Z tą komunikacją, jak to jest, no właśnie. Ale wiecie, my normalnie nie potrafimy do siebie mówić. Prawda? Mówimy do siebie i ktoś do nas mówi, to już mamy gotowy zwrot i chcemy odpowiedzieć, co na ten temat uważamy i jeszcze tego nawet nie posłuchawszy do końca, co nasz przedmówca chciał powiedzieć, co chciał wyrazić. No więc jak mamy dobrze grać na instrumentach, skoro nie potrafimy się w normalnym świecie komunikować? To są światy, które się łączą. Nie da się w tym inaczej zagrać na instrumencie. Jeżeli nie posłucham ciebie, nie będę wiedział, jaki jesteś i co chcesz mi przekazać, to jak mam do ciebie odpowiedzieć? Tak? Dwóch gitarzystów. Jestem lepszy. Słuchaj, nie potrafisz tego. A ty tego nie potrafisz. A ja chcę posłuchać, jak oni grają. Trochę pomarudziłem. Ale chciałbym, żeby to się trochę zmieniło, że jeżeli gracie w zespole, to słuchacie się nawzajem, że szanujecie się i nie pokazujecie, że jesteście lepsi. Ja miałem taką sytuację kiedyś, że grałem w zespole Chakram i wygraliśmy jakiś tam festiwal, nawet spory. I zostałem dostrzeżony jako instrumentalista, chociaż wtedy miałem 16 lat, to już dostałem nagrodę za najlepszego gitarzystę na festiwalu, a ludzie mieli po 30, po 40 lat. Tak, no, więc dla mnie to, wiecie, ogromne wyróżnienie. Co się ze mną stało? Byłem nie do wytrzymania przez miesiąc dla moich kolegów. Mało nie rozwaliłem zespołu. No, gdyby nie mój brat, który nas prowadził, pewnie tego zespołu już dawno by nie było. Pogralibyśmy jeszcze miesiąc i by się zespół rozwiązał. Nie można się tak zachowywać. Ćwiczeń. Teraz tak, jak przychodzicie do mnie na pierwszą lekcję, co robimy? Najprawdopodobniej rozumiem, że jesteście na początku swojej drogi, więc nie gramy od razu utworu, chociaż pewnie byście chcieli. Pierwsze, co robimy, to musimy skoordynować pracę lewej i prawej dłoni.
Najlepszym ćwiczeniem na to są tak zwane kółka ząbki, które już obrosły w legendę w tym mieście. Podobno jak idziesz do Konrada, to przygotuj się na kółka ząbki. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest stosunkowo proste ćwiczenie, które ma potem ogromny wpływ na to, co się dalej dzieje z waszą artykulacją. Tak? Przykładowo, to jest, zaczynamy. Góra, kostka do góry. Wskazujący na G strunie, prawda? Tutaj na siódmym progu. Gramy bardzo ważne, żeby kostkować odpowiednio. Kostkowanie mówię o pracy prawej dłoni. Pierwszy dźwięk jest do góry. Następna struna, dziesiąty próg do dołu. Ósmy do góry. Powinna być do przodu dana z tym nadgarstkiem. Wskazujący palec powinien wytłumiać te struny pod spodem i jedną nad nią. Czyli ta D nie brzmi i te też nie. W momencie ataku kostki do góry jest tylko... Nawet jeżeli zawadzę o sąsiednie struny, nie ma to znaczenia w tym momencie, bo wszystko jest ładnie wytłumione. Czyli wskazujący jest dobrze postawiony, gramy do góry. Następny palec mały. Dobrze, jeżeli też go tak trochę postawicie. Tak? W ten sposób, żeby tłumił następną strunę. Tak? Tak samo wstyd i następny. Wszędzie te palce podzielić w ten sposób. Bardzo ważna rzecz. Grupujemy to ćwiczenie w tak zwaną triolę, czyli trzy dźwięki na uderzenie metronomu. Czyli jest uderzenie. Raz, dwa, raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Nie proponuję na początku grania tego normalnymi ósemkami. Na zasadzie raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dlatego, że się napniecie. Ręka wam się tutaj napnie. Dlatego jest coś takiego, że im większe przestrzenie między uderzeniami metronomu, tym bardziej ta fraza płynie. Więc ta ręka wam się uspokoi. I to jest jedno z takich podstawowych ćwiczeń, które ja stosowałem. To jest ząbek. Kółko wygląda troszkę inaczej. Cały czas operujemy w tym miejscu. Mamy mały palec. I jest tak, znowu. Do góry kostka. Do dołu. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. I to jest cały schemat. Pamiętając, że cały czas tutaj tłumimy tymi palcami. To było kółko. Dlaczego? No bo to przypomina troszkę tak jakbyśmy grali koła tak zwane. Tak? Tak sobie to płynie. Takim czymś. Ząbek, dlatego że tu mamy ten akcent, który się tak wybija. Tak? To jest ząbek, to jest kółko. Trzecim ważnym ćwiczeniem, które wpłynęło na moją technikę, na moją artykulację też, to jest połączenie tych dwóch ćwiczeń, czyli tak zwane kółka ząbki.
kółko ząbek. Czyli zaczynamy od kółka. I teraz jest ząbek. Kółko. Ząbek. Te ćwiczenia grałem no długo, słuchajcie, i w bardzo wolnym tempie. Nie grajcie od razu szybko, bo to jest droga donikąd. Napniecie. O co chodzi w tym ćwiczeniu przede wszystkim? Macie rozluźnić do granic możliwości prawą dłoń i lewą. I one działają na zasadzie naczyń połączonych. Jeżeli dobierzecie zbyt szybkie tempo do swoich możliwości, to ta ręka wam ściśnie kostkę i dźwięk będzie sztywny, będzie miał dużo góry i środka będzie jazgotał, będzie nieprzyjemny dla ucha. Jeżeli ta się napnie, to ta też dostanie sygnał i jest koniec. I odwrotnie, jeżeli jest za szybkie tempo, to jeżeli tą napniecie, to ta też nic już więcej nie zrobi. Wiem, zawsze o tym powtarzam, grajcie, grajcie powoli. I uczeń przychodzi na następną lekcję i słyszę, że pograł sobie w niedozwolonym tempie. Dlaczego? Bo dźwięk jest sztywny, niedokładnie wszystko zagrane, nie tłumił. I mówię, Bartołuś, jak miałeś grać, w jakim BMP miałeś zagrać? W 80, a w jakim grałeś? W 84? Nie, grałeś w 120. Co się dzieje? No, musimy znowu zrobić 3 lekcje następne, chociaż już było dobrze. Musimy się cofnąć i zrobić to od początku. Nie opłaca się, nie ma drogi na skróty. Żeby grać na instrumencie jakimkolwiek, trzeba się zestarzeć. Im szybciej to zrozumiecie, tym szybciej będziecie grać szybko. Oczywiście szybkość nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, co chcecie przekazać. W dobie internetu, gdzie możemy zobaczyć, że cały świat już gra bardzo sprawnie, to jakaś cząstka tego internetu chce coś powiedzieć muzycznie. Czyli uważam, że te 5, 7, 10%, 5 może nawet, przesadziłem, jest ciekawa. Technikę, słuchajcie, najłatwiej zrobić na świecie. Dlaczego? Na zasadzie. Jest małpka w zoo, dajecie jej banana. Małpku, jak będziesz grała po 10 godzin dziennie, dostaniesz tego banana. I małpka wyćwiczy wszystko. Będzie grała kaprysy Paganiniego. No rewelacyjnie będzie to wykonywała. Małpko, zaimprowizujemy coś? No, małpka nie zagra. Pewnie będzie ćwiczyć we frazie na zasadzie góra-dół, ale małpka nie powie. To jest następny etap, następna rzecz, którą chciałbym wam przekazać. Czyli podsumowując to, co powiedziałem przed chwilą, jeżeli mamy proste ćwiczenia, zaczynacie swoją przygodę z muzyką, to wykonujcie dokładnie te polecenia, o których wam mówią nauczyciele. Nie przyspieszajcie, bo my potem mamy problem. Te wszystkie ścięgna muszą się ustawić, tak? Muszą być po prostu... Powoli, powoli sobie gramy. Tak? Później za rok, może... Za 2 lata? Proszę bardzo, ale nie od razu. Dlatego mogę tak zagrać szybko. Cyrk. To nie było muzyczne. Ale ważne, że jest swobodnie. Zagrałem to swobodnie, delikatnie, nie napinając się w ogóle. To wymaga czasu. No właśnie. Czyli powtarzam, technikę jesteście w stanie zrobić w ciągu 2 lat. Tylko może się okazać, że nikt nie będzie chciał z wami grać. Po pierwsze, bo nie będziecie fajnymi osobami, bo będziecie mieli rozbuchane ego. Po drugie, nie będziecie mieli nic do powiedzenia. Nic oprócz tego, że jesteście
ambitni na zasadzie, że gracie góra-dół przez 20 godzin dziennie. Co jest ważniejsze od tego, że gracie po 20 godzin dziennie? Ważniejsze jest to, co robicie jeszcze oprócz tej techniki. Dochodzą wiadomości harmoniczne. No nie da się nic fajnego powiedzieć swojego, jeżeli nie wiemy pewnych rzeczy. Znam osoby, które mają bardzo dobry słuch. Słyszą pewne rzeczy w akordzie i potrafią to wydobyć na zasadzie jest akord i one gdzieś słyszą, że to jest... One to wychwytują. Ale lepiej jest wiedzieć, że na przykład do tego akordu Amaj 7-9 dobrze jest zagrać arpeggio od jego tercji wielkiej. Arpeggio minorowe z septymą małą. Łatwiej mi jest, dlatego że... Potem mogę sobie już zobaczyć nawet strasy. Ucho jest ważne, ale jeżeli postawimy sobie dwóch muzyków i jeden będzie bardzo dobrze słyszał, nie będzie miał wiadomości harmonicznych i drugiego, który będzie bardzo dobrze słyszał i będzie miał te wiadomości, no, wiadomo, kogo wybierzemy. Oczywiście tego fajniejszego, który ma fajną osobowość. Żart oczywiście. Słuchajcie, no tak to wygląda. Tak to wygląda, czyli ćwiczcie technikę. Ja zawsze tak powtarzam, jak ludzie przychodzą, bo cały czas mówimy, że jesteście świeżakami i do was kieruję to. Przychodzicie do mnie na pierwszą lekcję, to zawsze mówię o tym, jak poznajemy rzeczy. No tak, każdy na początku co? Chce być niesamowicie technicznym gitarzystą, instrumentalistą. Zawsze tak właśnie mówię o taką historię przytaczam, że ja to widzę w ten sposób. Przychodzicie po raz pierwszy i na widnokręgu macie drzwi z napisem technika. No to co robicie? Włączacie metronom i gracie góra, dół przez 20 godzin dziennie, przez 10 lat. Nie daj Boże tak długo. No okej, okay. Umiecie arpeggia, staccato, to wszystko się zgadza. No i co myślicie? Jestem już Bogiem, potrafię zagrać Stevie'ego Vai'a, Paula Gilberta, Petrucciego, no to nikt mnie nie zagnie. Okej, okay. Otwieracie te drzwi, patrzycie, a na widnokręgu następne drzwi, ale o co chodzi? No i są drzwi z napisem harmonia. No i co? No to okej, okay. Uczycie się, co to jest Amin 9, Amaj 7, jakieś dziwne historie na początku dla was. No i okej, okay. Umiecie już akordykę, te 2000 akordów znacie. Znacie i potraficie ich użyć, bo to nie znaczy, że potraficie ktoś tam, jak wygląda Adur, wygracie. Tylko musicie odnaleźć to w kontekście. To tak jak ze słownictwem w każdym innym języku. Co z tego, że przerobicie słownik języka angielskiego od A do Z i tak nie będziecie potrafić nic powiedzieć? Czyli co? Nauczyliście się tej akordyki, tych skal, które nimi rządzą? No to teraz, no to kurczę, mam już technikę, mam już harmonię, no to jestem Bogiem gitary. No niestety nie. Otwieracie te drzwi, a na widnokręgu znowu są następna para drzwi z napisem kompozycja i improwizacja. I to są najtrudniejsze drzwi, a zarazem najciekawsze. No i uczycie się, jak zbudować napięcie w utworze, dlaczego ma być zwrotka, refren, dlaczego ma być zwrotka poprzedzona bridge'em, albo na przykład dlaczego nie ma być solówki? Bo jeżeli utwór naprawdę bardzo dobrze siedzi, już siedzi, to gitarzysta nie musi grać sola, żeby ten utwór był bardzo dobry, a wręcz nie powinien grać. Solo jest takim narzędziem, które powinno utworowi pomóc na zasadzie w dynamice, że człowiek chce jeszcze bardziej, ale jeżeli utwór już jest taki, to nie musimy grać. To też trzeba zrozumieć. Czyli co? Kompozycja, aranżacja. I wtedy, jeżeli otworzycie te drzwi, możecie powiedzieć, że wiecie, o co chodzi. Przy czym nie wolno wam otworzyć w ten sposób, jak wam powiedziałem, dlatego że
jeżeli będziemy otwierać na zasadzie, przez 10 lat będziemy grać tylko technikę, góra-dół, kółka-ząbki, które wam pokazałem, będziecie grać to bardzo dobrze, a nie otworzycie natychmiast w tym samym momencie drzwi z napisem harmonia, to będziecie grać cudze rzeczy po mistrzowsku, kaprysy Paganiniego, Petrucciego i utwory, ale nie będziecie nic w stanie powiedzieć po swojemu. Będziecie jak 95% ludzi na YouTubie, a ja bym tego nie chciał. Może się okazać, że jeżeli będziecie grać non-stop technikę tylko i wyłącznie, to już harmonii nie nadrobicie, bo wasz mózg będzie już na to zamknięty. Tak ważne jest rozwijać te dwa elementy równocześnie, bo wtedy ma to sens. Tak? Z tą kompozycją i improwizacją, no to troszkę później. To nie jest temat dla świeżaków. Nie gniewajcie, że was tak nazywam. Sam byłem kiedyś świeżakiem i też mi o tym ludzie mówili. Tak? Że Konrad, co to tam grasz. Później już tak nie mówili. Więc to jest kwestia po prostu waszego uporu i determinacji. Zmienia to się. Powiem wam, zmienia się to o tyle, że kiedyś, jak zresztą koledzy też wiedzą, wchodziłem do sklepu muzycznego, to grałem góra-dół. Potrafiłem zagrać arpeggia w lewo, w prawo. No właśnie, już pan kamerzysta się przygotował, że zaraz wam coś pokaże. Nie mam tak. Teraz po prostu chcę, biorę gitarę, gram w momencie, kiedy słyszę muzykę. Tak, to nie. Granie na zasadzie góra-dół, tak po prostu, żeby się popisać, ja już tego nie potrafię. Nie oszukuję was, naprawdę taki jest. Tak mi się zmieniło. Chociaż wiem, że to jest bardziej takie atrakcyjne, to ta żonglerka przestała mnie bawić. Nie wiem, być może no mentalnie się zmieniłem. Człowiek co 7 lat się podobno zmienia. Być może za chwilę znowu będę tak zwanym shredderem. Co mogę wam powiedzieć jeszcze na początku? Jak przychodzicie. Będziecie się rozwijać całe życie, bo muzyka nie stoi w miejscu. Jeżeli stwierdzicie w pewnym momencie, że jesteście najlepsi, to jest wasz dzień ostatni. Jak to zrobić? Często mam też takie pytania, panie Konradzie, no jak już gram 20 godzin dziennie, już mi się nie chce grać na gitarze, czy ja muszę grać codziennie, chociaż już mnie trafia, że tak powiem. Nie. Jeżeli masz dosyć instrumentu, to proszę go odłożyć i nie dotykać go aż do momentu, aż zapragniesz znowu mieć z nim kontakt. Bo nie ma nic gorszego, jak sobie ustawiacie, na przykład na zasadzie bierzemy sobie grafik i poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, grałem po 5 godzin, muszę to utrzymać. Nie. Zabijacie wtedy wszystko, co najlepsze w was. Wtedy najlepiej jest przeczytać książkę, pójść, spotkać się z ciekawymi ludźmi, wymienić poglądy, czegoś się dowiedzieć o sztuce. Będzie to miało wpływ na waszą grę. Wszędzie można znaleźć inspirację. I nie bójcie się krytyki. Krytyka jest nam potrzebna jak tlen. Myślę, że nie grałbym na takim poziomie, gdyby nie parę gorzkich słów od moich kolegów, którzy teraz bardzo chętnie do mnie przyjdą na lekcję. Może to nieskromnie zabrzmiało, ale tak jest. I oni się tego nie wstydzą, ja się też tego nie wstydzę, nie mamy z tym problemów. Te gorzkie słowa są bardzo ważne. One powodują, że chcemy się zmieniać. Pod warunkiem, że jesteśmy otwarci na tą krytykę. Nie, na początku tak nie było, na pewno u mnie. No właśnie. Chciałbym na jakieś pytania odpowiedzieć, może są. Są jakieś pytania do mnie? Jakie ćwiczenia jeszcze na początek dla świeżaków? Wszyscy znamy pentatonikę. Odważne stwierdzenie. Odważne stwierdzenie. Słuchajcie, jeżeli już poznaliście tę pentatonikę na zasadzie, wiecie, jakie tam są dźwięki, to grajcie ją w ten sposób. Oczywiście najprostsza rzecz, czyli jest dół,
góra, tu, góra, tu, góra, tu, góra, tu, góra, tu, góra. Teraz tak, do dołu. Góra, tu, góra, tu, góra, tu, góra, tu, góra, tu, góra. Grajcie to z metronomem. 90% namawiam was. 90% czasu spędzonego z instrumentem poświęcajcie, znaczy grajcie z metronomem. Dlatego, żeby wytworzyć w sobie siatkę rytmu. To nie ma sensu. Jeżeli nie wiemy, jak chodzi noga, jak to wszystko powinno tak. Czyli ustawiamy sobie metronom i teraz tak, jeżeli w takcie na 4/4 mamy 4 uderzenia. Tak? Zgadza się? Raz, dwa, czyli 1, 2, 3, 4. I tak sobie ustawiamy ten metronom. Waszym zadaniem jest na każde uderzenie metronomu zagrać 2 nuty, czyli zagrać 8. Tak? Czyli raz, dwa, 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 raz, dwa. Czyli raz, dwa, tak, to jest jedno uderzenie, drugie, trzecie, czwarte, tak? Niby proste, ale grajcie to z nogą, żeby ta wasza głowa wiedziała, że to są 8, podświadomie już. Wypowiedź muzyczna. Zagrana tylko na 8. Ale czuliście, że o coś mi chodzi. Dlatego, że biorąc gitarę, chciałem coś wam powiedzieć. Ustawiłem sobie od razu wajchę w głowie, zagram 8. Wy tego nie wiedzieliście. Ale tak, biorę gitarę i chcę coś powiedzieć, mówię, ok, 8. To jest wasze zadanie, żebyście te 8 doskonale umieli. Oczywiście tam minimalnie zboczyłem z trasy, bo nie wytrzymałem, przepraszam, ale szkielet był 8. Czyli na początku musicie grać 8. Nie ma tak, nie nauczycie się grać solówek, chyba że będziecie kopiować, no to jak małpki w zoo dostaniecie banana i będziecie grać jak mistrzowie wasi. Ale siatkę rytmu, musicie to zrozumieć, bo jeżeli już umiecie te 8, to się nie bierze z nieba. To jak, co nas określa? Określa nas artykulacja, czyli określa nas rytm, tak? Określa nas brzmienie. To wszystko, po tym wszystkim powinniście być rozpoznawalni. Określa nas też, jakiej harmonii używamy. To, jakich akordów używamy, tak jak słówek. To jak do was mówię, najprawdopodobniej pewne zwroty powtarzam, chociaż staram się nie powtarzać zwrotów, bo to w telewizji nie fajnie wygląda, ale nie uniknę tego. Będę powtarzał pewne zwroty, będę powtarzał pewne części zdania, będę mówił dynamicznie w pewnym miejscu. Tak samo jest w muzyce. Jeżeli będę chciał na coś zwrócić uwagę, zagram mocniej. Jeżeli będę chciał powtórzyć frazę, żebyście ją zapamiętali, to zrobię to z premedytacją. Ale to trzeba wiedzieć. Wiem, co zrobić, żeby was wnerwić. Wiem, co zrobić, żebyście byli weseli. I wiem, co zrobić, żebyście zaczęli płakać. Może to nieskromne, ale wiem. Musicie zacząć od 8.
te ósemki są bardzo ważne. Druga sprawa, jak już ćwiczycie te ósemki, noga chodzi. Postarajcie się zaakcentować nie na metronom, tylko tam, gdzie noga jest w górze. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że jak chcemy zagrać jakieś fajne solo, to naturalną jest rzecz taka, że akcentujemy metronom na zasadzie. No jest słowiańska nuta z nas wychodzi, a my chcemy grać bluesa, nie? Czyli akcentujemy wszędzie tam, gdzie tej nogi nie ma. Na zasadzie. Czyli muzyka jest wszędzie tam, gdzie nie ma metronomu. No, to znaczy chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie jest to i. I to i akcentować. Niełatwe. Niełatwe, na pewno nie. Czyli jeszcze raz, gramy sobie po prostu. Akcentujemy tylko i. Raz i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i... Zobaczcie, czasami nawet zdarzy się, że tego raz, albo dwa, albo trzy nie uderzę, bo mi się na przykład kostka omsknie. Może się tak zdarzyć. Nie ma problemu. Nikt mi nie zarzuci, że się pomyliłem. Dlatego, że to i jest dobitne, jest takie fajne i wiem, że tam jest muzyka. No to są takie rzeczy już trochę trudniejsze dla was. Ale to ćwiczenie na początku tymi ósemkami powinno wam pomóc. I nie biegajcie od razu 64, bo nic wam to nie da. Będziecie wklejać Ctrl-C, Ctrl-V zagrywki swoich mistrzów. A mistrzowie będą się tylko uśmiechać, bo cały czas budujecie ich markę, tylko i wyłącznie. A przecież chcecie też własną markę kiedyś stworzyć, czyli być rozpoznawalnym, prawda? To się już tutaj zaczyna. To są ósemki. Dobrze, jeżeli wiecie coś na temat harmonii, czyli jeżeli jest to amol, pentatonika, to zaraz wasz nauczyciel zapyta, a wiesz, albo wam powinien powiedzieć oczywiście, ale zapyta was, czy wiesz do jakiego akordu, a ty mówisz, nie, no znam pentatonikę amol tutaj, o, tu. No dobrze, tylko co chcesz dalej z tym zrobić? No dobrze, gdyby nauczyciel zagrał, tak? I teraz w tym kontekście wygracie. Mało tego, jeżeli będzie coraz więcej akordów ten, to wam pokażę taki akord, taki. Potem się dowiecie, że do akordu pentatonikę amol możecie zagrać do C maj 7. Nie tylko do akordu amol. Więc słuchajcie, to wszystko jest bardzo ważne. Tak uczymy w szkole naszej. Obserwujcie nas też w necie. Myślę, że sporo sytuacji na pewno skorzystacie. Czy są jakieś pytania jeszcze na zakończenie? Okej. Okay. Serdecznie was zapraszam na kanał Guitar Harmony do mnie, do Konrada Jeremusa. Myślę, że jestem w stanie wam jeszcze pomóc w paru kwestiach. Trochę na ten temat wiem. Dziękuję wam za wspólne spotkanie. Do zobaczenia.
dobry. Nazywam się Konrad Jeremus. Zapraszam na stream z Łódzkiego Domu Kultury. Pozdrawiam. Ten odcinek jest dla już osób bardziej zaawansowanych. Porozmawiamy sobie, czym jest blues i dlaczego jest to tak fajna forma, dlaczego ten blues nas wszystkich kręci. Ja to trochę dosyć późno zrozumiałem, dlatego że jestem gitarzystą z nurtu bardzo takiego metalowego, thrash metalowego nawet. Zawsze uważałem, że blues, okej, niech sobie będzie, ja i tak potrafię grać, więc jakby ten blues mnie nie interesuje. No ale niestety powiem wam szczerze, że po jakimś czasie zauważyłem, że moja wypowiedź nie jest na wystarczającym poziomie. Co to oznacza, że owszem, te wszystkie zagrywki metalowe moich mistrzów potrafiłem zagrać, ale jak ktoś powiedział, Konrad, zagrajmy sobie razem, no to już był problem. Dlatego, że zauważyłem, że w mojej frazie zacząłem grać wszystkich, tylko nie siebie. A blues jest takim językiem, gdzie możemy to swoje jestestwo, to swoją wrażliwość przekazać. Oczywiście fajnie jest wiedzieć o paru ważnych rzeczach. No jest to kierowane dla bardziej zaawansowanych osób, więc rozumiem, że kojarzycie, co to jest blues. No blues jest formą, na przykład ten blues, który zagrałem, to jest forma 12-taktowa. I pierwszy akord to jest akord A7-13. Proszę bardzo. Drugi akord to jest akord D9. Dalej już nie wnikam, dlatego że już po tej frazie słychać, czy ktoś wie, o co chodzi w bluesie, czy nie. Oczywiście omówimy sobie jeszcze dalsze rzeczy, natomiast już w tym miejscu możemy stwierdzić, czy ktoś tak naprawdę wie, o co chodzi. Pod względem też harmonicznym, ale też wypowiedzi w bluesie, bo blues ma określoną formę, w której się też trzymamy. Jakby mówimy o 12 taktach, więc mamy pierwszy wagon 4-taktowy, drugi wagon i trzeci. Tak? 4 razy 3, 12, jak potraficie liczyć. I w każdym z tych wagonów musimy coś powiedzieć w pewien sposób. Natomiast w warstwie harmonicznej, bo na razie do tej warstwy się odnoszę. Jeżeli mamy ten A7-13, tak jest. Na przykład. Najprawdopodobniej co zrobimy? Zrobimy tak, że przymierzymy do tej, to jest blues durowy w ogóle. Więc jakby mamy tutaj akord durowy i w tym miejscu też. Oczywiście 80-90% instrumentalistów, mówię o gitarzystach, co zrobi? Zagra pentatonikę molową, amol. I oczywiście ja też do nich należę, czyli... Tak? I teraz... Bardzo ważna rzecz. Schodzimy z tego akordu A7 na D9, bądź D7, obojętnie, może być D7. I tu słychać, czy wiecie, o co chodzi, czy nie. Oczywiście B.B. King grał zawsze pentatonikę, a robił to najlepiej na świecie. I wiemy, że jest najważniejszą osobą, jeżeli chodzi o bluesa, nasz król. Ale wiecie, no jest XXI wiek, więc troszeczkę... Chcemy trochę tego bluesa inaczej zaprezentować. I teraz tak, o czym chcę powiedzieć. Jeżeli mamy tutaj A7 i schodzi na D, no to zagramy oczywiście najprawdopodobniej. Po prostu. Nie zważając na to, jakie mamy dźwięki w tej pentatonice do jednego akordu i do drugiego. 90% gitarzystów na to nie zwraca uwagi. Nie wiem, jak jest z pianistami. Być może w szkole muzycznej jednak oni trochę ten proces jest trochę inny i oni na to zwracają uwagę. Natomiast z doświadczenia wiem, że gitarzyści traktują to po macoszemu. Mają w nosie to, czy to jest A7, a potem co jest D7. Okej, mam pentatonikę i więcej mnie nie obchodzi. Oczywiście nadal tą jedną pentatoniką możemy powiedzieć ogrom, niesamowite rzeczy. Tak? Ale niemniej jednak może nas to ograniczać. Czyli oczywiście do jednego akordu i do drugiego ta pentatonika amol będzie się działa. Bardzo ważna rzecz.
Czyli powiedziałem, do akordu A7 pentatonika amol. Ona wygląda w ten sposób. Prawda? Wszyscy wiemy, o co chodzi. Tak, grupa średnio zaawansowana. I teraz. Ważne, od jakiego dźwięku zaczynacie w pierwszym akordzie. Podstawowymi dźwiękami w akordzie zawsze jest pryma, tercja, kwinta i septyma. Oczywiście ta tercja i kwinta bądź septyma o różnej maści. No w tym akordzie mamy septymę małą w tym miejscu, tercję wielką. Chcę powiedzieć o tym miejscu, o tej septymie. Septymę w pentatonice, tej amol, bo tę nakładamy właśnie. Mamy ją w tym miejscu i w tym. I dlatego zaczynam od tych dźwięków w tej pentatonice, czyli nie jest to tak na zasadzie małpiego rozpędu, że mam amol, pentatonikę to sobie gram góra-dół, tylko dokładnie wiem, że chcę zacząć od tej septymy. Ta septyma w tej pentatonice właśnie jest w tym miejscu i w tym. Jest. I na zasadzie. Jest. Ucho słuchacza na pewno wyłapie tę septymę i tercję wielką. To są dwa najważniejsze dźwięki w akordzie. Jeden mówi czy jest durowy, czy molowy, a drugi o funkcji akordu, więc jakby te dwa dźwięki, nawet nie pryma, czy kwinta, a tercja i septyma określają ten akord. Dlatego ucho słuchacza bardzo dobrze je słyszy. Warto, powtarzam, warto od nich zacząć. Tak? Prawda? To jest pryma, ale schodzę na septymę. Tak? Druga sprawa, to mamy jeden akord i drugi. Jeżeli nasza wypowiedź jest na pierwszym akordzie, zaczyna się na pierwszym, ale wchodzi na ten drugi, to też ważne, gdzie powinniśmy ją zakończyć. Spróbujmy zakończyć ją na septymie następnego akordu. Czyli jeżeli mamy D9 w tym miejscu, septyma w pentatonice naszej, bo tutaj się poruszamy w tej skali, do tego akordu jest w tym miejscu. Czyli mówiąc, krótko mówiąc, mamy tak. W pierwszym akordzie zaczynamy od tego dźwięku, tu jest septyma mała, w pierwszym A7. I schodzimy na septymę następnego, w D9. Tak? Dobrze, jeżeli to rozwiążemy w tym miejscu. Jest. Mimo tego, że nie zagrałem teraz akordu, słyszycie tę zmianę. Na tym to polega. Ta septyma tego akordu następnego, tego drugiego D, jest też w tym miejscu. Czyli moja droga między septymą tego akordu pierwszego może być rozpoczęta w tym miejscu i zakończona w tym. Tak? Wtedy jest to muzyczne. O, nawet tyle, wystarczy. Septymy pierwszego akordu dominantowego przechodzę na septymę następnego. I tu słychać, czy się orientujecie, czy nie. Oczywiście możemy to zagrać samą pentatoniką. Tak? Samą pentatoniką. Bo jakby te dwa dźwięki mieszczą się w tej skali. Pierwszy akord, drugi akord. No dobrze, ale co w momencie, kiedy
septymy tego akordu chcemy przejść na następny, ale już na tercję, czyli w to miejsce, czyli z septymy na tercję następnego. Niestety już tego dźwięku w pentatonice amol nie mamy. Właśnie. No ale spróbujmy, zobaczmy. Jeszcze raz. Tak. Bądź też z septymy. Jest to o wiele bardziej muzyczne i wtedy tę melodię zapamiętujecie. Nie jest to bieganie palcami, ale macie ścisły, ściśle określony kierunek melodyki, melodyczny. Tak? To jest ogromnie ważne. Czyli z tego miejsca ląduje tutaj. Niestety tego dźwięku nie ma. Powiem wam, co robię. Co jeszcze jest tak bardzo ważnego, nie tylko poza pentatoniką. Umiem doskonale różnego rodzaju arpeggia. Tu mamy jakby dwa akordy, no jednoimienne, mamy A7 i mamy D7, więc wystarczyłoby dobrze poznać arpeggia na przykład A7, czyli na przykład na tych trzech strunach, oczywiście horyzontalnie, na przykład takie krótkie, to jest A7, wszędzie, i ten sam już tutaj. To jest A7. I tak samo D7. D7, tu było A, tu mamy D. Pierwsza pozycja A tego arpeggia jest taka. Tu jest źródło. Dźwięk A, tak? Więc A7, dźwięk pryma. Pryma D jest w tym miejscu. Więc jakby ten schemat przenoszę do D. D. I oczywiście dalej. Wiadomo, one są identyczne, tylko one są inaczej poukładane względem siebie. I teraz, co robię? No więc ten motyw znam. A7, tak? Wiem, że wchodzi D7. Szukam tej pozycji tego D7 w tą stronę. Znajduję się w tym miejscu. Zobaczcie, co robię. Jest. Nakładam jakby mapę jednego arpeggia A7 na mapę D7. Oczywiście doskonale musicie je umieć w każdej pozycji. Tego się... No to musi być. Czyli jeszcze raz, zobaczcie. Lecę. I to było zrobione na arpeggiach. Na dwóch arpeggiach. Takich samych. A7, D7. Ogromnie pomocne, dlatego że przy bardziej skomplikowanych harmoniach nadal będziecie z tego korzystać. Oczywiście te układy będą względem siebie trochę inne, ale ta mapa tak samo obowiązuje was. I teraz, co chcę jeszcze dalej powiedzieć? Jeżeli to jest arpeggio A7, typowe A7, jeżeli zagracie arpeggio A7, czyli ono dokładnie ma takie same dźwięki jak to bazowe arpeggio, czyli mamy prymę, tercę, kwintę i septymę małą, tak? I ono jest złożone z prymy, tercy, kwinty i septymy małej, no to nie ma siły, żebyście nie trafili w melodię. Nie ma takiej możliwości. Nie musicie się wtedy obawiać. Daje to ogromną swobodę w wypowiedzi. No i teraz. Tak, pierwsza arpeggio A7 na D7. Proponuję ograć to sobie przez 2 miesiące w tym jednym miejscu. Dosłownie. Dobrze, pokażę wam najpierw A7 w tym miejscu. Dokładnie.
D7 w tym miejscu. Proponuję to grać z metronomem na zasadzie. Następne arpeggio przez 10 minut, na przykład. D7. Raz. Im więcej tego będziecie grać, tym lepiej. Chodzi o to, żebyście się już nie zastanawiali, gdzie są te mapy. Żeby ta ręka już jakby z mechaniki szła w tym miejscu, na zasadzie. Tak. Jedyne, nad czym się będziecie koncentrować, jak będziecie improwizować, to będzie rytm. Raz, dwa, trzy, cztery. Na przykład, nie? Ale tylko i wyłącznie wtedy, jak dobrze tę mechanikę opanujecie. Ogromnie ważne. Czyli przez 2 miesiące będziecie lecieć te 2 arpeggia w tym miejscu, żeby wasz mózg dokładnie widział w pionie, jak się to odbywa. Dlaczego też jest ważne, że w jednym miejscu? Dlatego, że ściśle określone interwały jednego akordu pod tytułem A7, które schodzą dominantowo na D7, mają ściśle określony kierunek rozwiązania. I na przykład to jest tercja pierwszego akordu naszego bluesowego. W ruchu dominantowym ona rozwiązuje się wprost na septymę. Dlaczego o tym mówię? Bo pentatonika molowa wam tego nie da. Oczywiście zagracie. Nie ma tego dźwięku, który się rozwiązuje na ten. Czyli oczywiście na początku będziecie grać to tak naprawdę, no wiadomo, mechanicznie i nie przejmujcie się tym, że będzie na przykład na tych 3 strunach wycinek całego arpeggia tego, tak? Będziecie ćwiczyć na 3 strunach tylko i wyłącznie. To jest też bardzo ważne. Panujecie, to warto byłoby też zrobić te układy dalej. Czyli jeżeli nie tylko tu, w tym miejscu, ale też znaleźć na przykład to arpeggio A7 w tym miejscu. Ono wygląda w ten sposób, powolutku. D7. Jest w tym miejscu.
Jeżeli już umiecie ten pion, jeden i drugi, A7 i D7, też postarajcie się grać to też tylko i wyłącznie na trzech strunach, na zasadzie A. Tak, tam. Ten wycinek. Do D. Co to daje? Wasza wypowiedź będzie bardziej muzyczna, taka będzie słychać, że wiecie, o co wam chodzi. Nie będzie tam przypadku. Jeszcze raz, mamy... Zaczynamy od A. Jeżeli dobrze umiecie te mapy, na pewno będzie ok. Na pewno się nie będziecie mylić. A jeżeli nawet się pomylicie, to dobrze, bo tak został zbudowany jazz. Pamiętajcie, że nie myli się ten, kto nigdy nie grał jazzu. Słyszałem, że w ten sposób, że jeżeli się mylicie, to bardzo dobrze, bo tak trzeba po prostu. Wiele fajnych, harmonicznych rzeczy na tym tle powstało. Ktoś zagrał boczny dźwięk i ktoś powiedział, słuchaj, czy możesz to powtórzyć? Tak się to właśnie tworzyło. Nie? Więc też nie bójcie się tych pomyłek. Wracając. Mamy A7 i tak samo wszędzie, tutaj mamy następną sytuację, mamy A7, to A7 to jest tutaj. W samym miejscu powinniśmy znaleźć to D7. To D7, powtarzam, to jest to samo, co identyczny układ, co tutaj, w tym A. Prawda? Tylko, że improwizując, tak robić nie możecie. Nie możecie zrobić na zasadzie. Bo to nie jest spójne. Słuchaj, że te dźwięki jakby nie rozwiązują się w bliskim otoczeniu. One muszą się rozwiązywać w ten sposób. Wtedy jesteście bardziej komunikatywni. Powtarzam. Dlatego w bluesie tu słychać. I tu wiadomo, o co chodzi. Jeżeli ktoś nie potrafi tego zrobić, to znaczy, że jest na początku swojej drogi. Blues jest bardzo fajnym językiem. Jest wiele rzeczy. Na 20 różnych sposobów mogę wam przedstawić, jak potrafię to zejście zrobić. Tak? Na zasadzie tego A7 na D9 na przykład. Nie? Bardzo ważny jest też rytm. Moim zdaniem nawet rytm jest ważniejszy niż wysokość dźwięku. Wiem, że muzycy dzielą się na tych, którzy uważają, że to wysokość dźwięku jest ważniejsza niż rytm. Ja należę do tych, którzy uważają, że rytm jest nadrzędny. Można zagrać milion nut bez rytmu i dwa dźwięki w rytmie i te dwa dźwięki zostaną wam w głowie na długie lata. Trzeba wiedzieć jak. Ludzie, w ogóle tak już powiedziałem wcześniej, nie zastanawiają się, mamy tak na 4/4. Na 4/4, ale dla nich to jest sygnał, że aha, 4/4, no teraz właśnie 4 i już. Nie. Ten takt ma mocne i słabe części. Co to oznacza? Jeżeli mamy 4 uderzenia w takcie na 4/4, raz, dwa, trzy, cztery, to 1 i 3, ja to mówię, że są niebieskie, że są takie mocne, a 2 i 4 to są te czerwone. Ja na przykład zbaczam, co mi daje ta świadomość, że wiem, gdzie jest na przykład to 4. Ano więc to, że na to 4 mogę zagrać wszystko, co chcę. I nie mogę się nie trzymać w ogóle żadnej skali, ani żadnego akordu. Znaczy w kontekście harmonicznym. Czyli wiem, że jest A7 na D9. Czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, raz. Raz, dwa, trzy. I w tym miejscu mogę zagrać cały świat. Mogę wam sprzedać największą ściemę.
Czyli mogę zagrać dokładnie inny arpeggio niż do akordu, niż to, które jest podane w harmonii. To jest nasze A7. Ostry kolor, nie? Ostry jak diabli. Ten dźwięk na pewno nie jest w dominancie. Na pewno nie jest. Ten nie jest. Dominanta ma septymę małą, jak pewnie wiecie. A ja gram septymę wielką. To powinno się nie zgadzać. No ale przecież na tym polega jazz. Tylko że jazzmeni wiedzą, gdzie jest to cztery, gdzie jest to raz, dwa, trzy i cztery. Musicie mieć tego świadomość. Nie możecie sobie grać po prostu na pałkę, że tak powiem brzydko. Raz, dwa, trzy. I normalnym arpeggio do tego było to, które pokazałem na początku, prawda? Czyli ono powinno się rozwiązać po prostu na to. To jest, tak mówię, że to jest po katolicku zagrane. Czyli tak po prostu, tak normalnie. Po prostu, nie? Czyli jest A7, dokładnie to, co gram, to arpeggio do tego akordu, dokładnie tego, A7, dokładnie do tego, do D7. No dobrze. A jak powiedziałem, na tym 4 mogę zagrać wszystko na świecie. Zobaczcie. Normalnie to nie pasuje. Ale raz, dwa, trzy. Wejdzie. Pod warunkiem, że wiecie, jaka jest harmonia i jaki jest rytm. Naszą harmonią są dwa akordy. Funkcji dominantowej w sensie, że schodzą w ruchu dominantowym. Jest na zasadzie pryma tych dwóch akordów. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Ok? No dobrze. I teraz zobaczcie. Tego dźwięku na bank nie ma. Nic nie widzę niestety. I teraz tak. No dobrze. Nie, jest. Nie ma go na bank. Czyli musicie wiedzieć, gdzie jest mocna, słaba część taktu. Musicie też wiedzieć, co to jest antycypacja, co to jest opóźnienie, na przykład w solówce. Czyli wiemy, że mówiliśmy na początku, że fajnie jest rozwiązać ten dźwięk, prawda? Raz. Jak wchodzi, to zrobić na raz. Ale wy to możecie zrobić o wiele wcześniej. I to jest dla mnie ta antycypacja, to jest jedna z najfajniejszych broni. Takie pytanie mamy. Co bardziej rozwija ćwiczenie skal z metronomem, czy uczenie się dźwięków improwizacją, na przykład podkładem, Krzysiek? Wiecie co? Myślę, że jest to unia jednego i drugiego. No, powiedziałem o tej mechanice. Uczenie się skal jest bardzo ważne. Ogromnie ważne, bo ja już na tym etapie, ja już nie zastanawiam się, gdzie jest kolejny dźwięk. Tu czy tu. Wiem, już to wiem na pewno, dlatego że grałem te skale góra, dół przez ileś tam godzin dziennie do podkładu, czyli był akord 2, 3, 4, grałem sobie po prostu góra, dół. Dlaczego? Dlatego że po pierwsze wiedziałem, gdzie ma być następny dźwięk. Druga sprawa, chyba ważniejsza nawet, osłuchiwałem się z danym akordem, czyli nawet na te najprostsze gamy, te skale, które gramy do podkładu, one nas rozwijają. Oczywiście, jak już to będziecie umieli, to warto też, tak jak kolega Krzysiek zapytał, warto też się uczyć innych zagrywek. Dlatego, że wy się uczycie też troszeczkę tego, jak inni mówią w tym języku. Oczywiście nie będziecie ich kopiować, macie to zrobić po swojemu. Przykładowo, jeżeli nawet ktoś zagra jakąś zagrywkę na raz, w takcie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Cztery, raz, dwa. Tak? To wy ją zróbcie na raz i. I już ta zagrywka będzie inna.
Czyli jakby to twoje pytanie jest takie, znaczy ono, ja bym to połączył. Granie niestety takie mechaniczne też do podkładu z graniem jednak też solówek mistrzów. No to jedno i drugie jest bardzo potrzebne. Jedno drugiego nie wyklucza. Zdaję sobie sprawę, że takie granie góra-dół gami pasaży może być męczące i takie trochę może się wydawać mało rozwijające. Dlatego trzeba sobie to trochę przedzielać na zasadzie grać to trochę w różny sposób, od różnych dźwięków, grać dużo cudzych też rzeczy, ale mimo wszystko tę mechanikę zrobić. No, ja tak przynajmniej zrobiłem i nie narzekam. Tak? Tylko ważne, żeby to zrobić do podkładu i do rytmu, znaczy do podkładu harmonicznego, który ma ewentualnie włączoną drum maszynę, wiadomo. To jest ogromnie ważne. Tak? Czyli wracając, musicie wiedzieć, gdzie jest 1, 2, 3 i 4 w takcie. Z tą antycypacją na przykład, nie jest. Jest taka. Jeszcze raz. Nie. Ten akord wchodzi. Jest tak. Dopiero wchodzi tak. Tu się pojawia w tym miejscu. Na ułamek sekundy przed pojawieniem się akordu na raz, tego D9, wy rozwiązujecie ten dźwięk. Możecie też opóźnić to. Jest wiele dróg tego rozwiązania, tych dźwięków na określony dźwięk. Dobrze, jeżeli byście wiedzieli na przykład, no bo to takie dwie najważniejsze rzeczy, że tercja rozwiązuje się na septymę, a septyma na tercję. Oczywiście tercja pierwszego akordu na septymę drugiego i odwrotnie, septyma na tercję. Tak? Te dwa akordy w ruchu dominantowym. I dbajcie o to, żeby w waszej wypowiedzi muzycznej to się znalazło. Dlatego, że wtedy przykuwacie uwagę człowieka do tego, co robicie. Improwizacja nie polega na sypaniu dźwiękami. Improwizacja nie polega też na tym, że gramy coś z nieba. Improwizacja jest przygotowanym, znaczy improwizacja jest jakby składową pewnych rzeczy, które bardzo lubimy, na przykład zagrań harmonicznych, rozwiązań harmonicznych, ale też zagrywek na przykład naszych mistrzów. Czyli jakby przygotowujemy to sobie wcześniej, ale gramy je pod wpływem chwili. Ogromnie ważne. Czyli nie siadamy sobie tak w ten sposób i gramy coś nie wiadomo co, bo wtedy jest chaos. Jak ten rytm ćwiczyć, ten rytm wypowiedzi, bo powiedziałem, że rytm jest ważniejszy niż wysokość dźwięku, a no więc w taki sposób zawsze namawiam, żeby ludzie zaczynali grać ósemkami, żeby nie biegali w lewo i w prawo, żeby nie wiem, 64, 32, po prostu jest metronom i gramy sobie nawet te arpeggia, tak? Wszystko powinno odbywać się też z nogą. Włączacie sobie metronom i ten metronom razem z nogą sobie uderza te raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ten dźwięk. Ja nie muszę za wiele zagrać. Akordy. Nie musiałem ich grać, słyszeliście je na pewno. Na tym polega improwizacja. Nie? Następny akord. Zawiesiłem tylko jeden dźwięk. Wystarczyło, że zagrałem jeden dźwięk następnego akordu i było elegancko. Na tym to polega. Nie musicie grać kaskadowo. No to jest bez sensu.
Może zaskoczycie jakiegoś młodziaka, ale na pewno nie osoby, które już trochę grają. Czym zaskoczycie zawodowców? Na pewno nie techniką, nie prędkością. Zaskoczycie wrażliwością. Wrażliwością, ładnym dźwiękiem. Na pewno. I to nie ważne, czy to będzie Coltrane, ale Steve Vai na przykład, czy ktoś z żyjących jeszcze, oby nam żył jak najdłużej. Mówię o Becku, bo Jeff Beck moim zdaniem jest takim mistrzem mistrzów. Słuchajcie, to jest koleś, który chyba dla mnie najwyżej. Taki z tej starej szkoły. Aczkolwiek grając bardzo, trochę dwoistość, to teraz to powiem, w podejściu bardzo nowoczesnym mimo wszystko, nie? Bo używając różnych brzmień, różnych harmonii, ale jednak zakotwiczony w tamtych latach. Zawsze jest trochę taką małą dygresję zrobię zawsze. A ty z jakiego obozu jesteś? Erika Claptona czy Jeffa Becka? Nie? Za kim jesteś? Za LKS-em czy za Widzewem? Ja lubię po prostu muzykę, nie? A sport się obroni. No okej. Okay. Ogromnie ważne. Na pewno wrażliwością i tym zaskoczycie ludzi, którzy już grają. Tym. Co mogę rzec? Druga bardzo ważna sprawa. Jest coś takiego jak kierunek wypowiedzi. Czyli jeżeli mamy dwa akordy na zasadzie właśnie nasze A i nasze D i wiemy, że idziemy na przykład w tą stronę, tak? I kończymy tutaj, to dobrze jest na początku rozwiązać ten dźwięk dokładnie w tą stronę, w którą idzie melodia. To się ćwiczy. Tak? A7. Prawda? Coś powiedziałem. Nie było na zasadzie. Ale. To jest kierunek wypowiedzi. Tych kierunków mamy sporo. Ten był w tą stronę, ale może być oczywiście w drugą stronę na zasadzie. I znów musimy wiedzieć, gdzie jest ta septyma, bo chcemy od niej zacząć. Czyli lecimy od tej, gdzieś tutaj, tak? Teraz tak, to jest septyma pierwszego i na przykład lądujemy na septymie drugiego w tym miejscu. Czyli kierunek mamy od struny D do struny E. 1. I jest. To jest kierunek wypowiedzi. Ogromnie ważny. Co sądzisz o urządzeniach typu Fractal Camper Studio, Adam, Studio Scena? Nie należy tego bagatelizować, dlatego że cyfra mocno wyszła po raz kolejny, słuchajcie. Zauważam, że to jest tak, co 10 lat mamy coś takiego, że cyfra wypycha lampę. Ja jestem jednak z tej starej szkoły gitarzystów, którzy kochają lampę. Natomiast wiem, że cyfra daje, w szczególności ta dzisiejsza cyfra, która jest na tak wysokim poziomie, ogromne możliwości. Studio Scena. Żeby przynieść Marshalla i porządnego Marshalla i porządną paczkę Marshalla, to trzeba mieć trochę w bicepsie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że a po skończonej imprezie na przykład trzeba to, po skończonym koncercie trzeba to wszystko zwinąć. Ja bym tego nie zamienił na cyfrę, dlatego że ja uwielbiam dźwięk lampy i na tym jestem wychowany. Dla mnie lampa jest bardziej wrażliwa na niuans, w sensie takim, jak ktoś ma dobrze zrobioną artykulację w prawej ręce i w lewej, to i ma dobrą, bardzo dobrą gitarę i bardzo dobry zasięg lampowy, to są wszystkie takie składowe, które muszą być na najwyższym poziomie, to lampa wyciągnie to, co najlepsze z gitary bardzo dobrej. Kemper i Fractal są to urządzenia bardzo dobre, dlatego że przykładowo, jeżeli mamy nawet średnią gitarę, bardzo średnią, taką, za 1000 zł, to ona może brzmieć naprawdę bardzo fajnie i ta gitara się obroni. Tylko pytanie, co zrobić, jak się kupuje Gibsona za 30 tysięcy.
lepiej, żeby to też ma brzmieć dobrze, czy bardzo dobrze. Wiecie, chodzi o to, ile lampa po prostu może z nas wyciągnąć. Myślę, że im lepsza lampa, im lepsza gitara, tym ta gitara lepiej gra. Te składowe tej gitary lepiej na lampie wychodzą. Aczkolwiek powiem wam też tak szczerze, że czasami zastanawiam się, czy ten Kemper, czy Fractal na przykład w pewnych sytuacjach nie byłby fajniejszy na zasadzie, o Jezu, odpocząłbym. Poza tym od razu wpinam się w stół i nie muszę kombinować. Kręcę w lewo, w prawo i już jest okej. No, na pewno o wiele wygodniejsza sprawa do nagrań, co do koncertów. No, wiem, że jeżeli chodzi o Kempera i Fractala, też trzeba umieć to ukręcić. Nie chcę powiedzieć, że to jest stosunkowo świeża sprawa u nas, jeżeli chodzi o aspekty cyfrowe. Ale na pewno jeszcze nie każdy realizator wie jak to ma wyglądać, więc nie wiem, no słyszałem koncerty po prostu na Fractalach i Kemperach. Różne, rzeczywiście różne. No konkluzja. Słuchajcie, nie wiem, ja nie jestem na pewno gitarzystą, który korzysta z cyfry. Nie mówię, że nigdy tego nie zrobię, bo może się okazać, że jednak zmienię zdanie. No, ja jestem lampowym gitarzystą i ten. Aczkolwiek bardzo. Pamiętajcie, no, jest taka trochę wojna między tymi, co grają na lampach i tymi, co grają na cyfrze. Uważam, że jedno i drugie ma swoje miejsce w muzyce. No. Powstały różne gatunki. No, nisko, nie wiem, jakieś dżenty, nie dżenty. Pamiętajcie, że to są style muzyczne, gdzie nisko przestrojona gitara na zasadzie, że mamy, nie wiem. Co tutaj mamy? No mamy jeszcze ósmą strunę, która jeszcze nie daj Boże jest przestrojona, no to z lampą może być problem, dlatego że lampa, głośnik, on może ten typowy taki głośnik, typowa lampa może się trochę dusić, może się dławić. Nie daj Boże jeszcze mamy mahoniową gitarę, gdzie samym takim nosem jedzie, no to może być tak, że ten punkt na tej strunie basowej nie zostanie osiągnięty. I tutaj rzeczywiście z pomocą przychodzi Fractal i Kemper. Rzeczywiście tutaj cyfra jest jak najbardziej wskazana, tak uważam. No ja nie jestem gitarzystą, który się wybiera w te rejony, dlatego lampa jest dla mnie jak najbardziej okej. Okay. Na przykład, nie? Pamiętajcie, jest jedno i drugie i korzystajcie z tego z rozsądkiem. Tylko z tego, co wiem, to takiego Kempera i Fractala trzeba dobrze ustawić. To nie jest tak, że sobie skorzystacie z czegoś, co jest gotowe i już hop siup, nie. Trzeba troszkę jednak mimo wszystko wiedzieć. Czy są jakieś pytania jeszcze? No więc właśnie, no i teraz tak, no troszkę sprzętowo nam się zrobiło, zamiast wypowiedzi muzycznej tej w improwizacji, troszkę taka mała dygresja nam się wkradła. Czyli ten kierunek wypowiedzi jest też ogromnie ważny. Kiedyś myślałem, jak nie wiem, tam miałem paręnaście lat, że improwizacja, a w ogóle muzyka jazzowa, nie? To jest zbiór po prostu przypadkowych dźwięków. No tak, no bez ładu i składu. No nie, niestety. To jest szereg zasad, które dobrze jest znać. Dlatego, że wtedy to jest bardziej poukładane, a przez to bardziej komunikatywne. Oczywiście, jeżeli macie o wiele więcej środków wyrazu, o wiele więcej potraficie, jeżeli chodzi o arpeggia, znajomość arpeggia, różnego rodzaju arpeggia, z noną, z kwintą zwiększoną, zmniejszoną, z noną małą, zmniejszone, zwiększone, potraficie się bawić rytmem i macie tych patentów w milion, to jesteście nieprzewidywalni, tak? Bo jeżeli znacie tylko jeden patent, no to niedobrze. To niedobrze, bo będziecie nudni. Patent w sensie mówię nie tylko o arpeggiach, ale też o harmonii, którą możecie ewentualnie wsadzić w jakiś tam, trochę zboczyć z trasy. No, są różne sposoby na to. Co mogę rzec jeszcze o improwizacji? Czyli kierunek. Mamy tu kierunek. Prawda? Dobrze. Teraz tak, oczywiście mamy też, mówiliśmy o tercji i septymie, że tercja na septymę, septyma na tercję. Tak? Ci bardziej dociekliwi pewnie zaraz zapytają, a co z noną małą na przykład? No,
Nona mała tutaj, w tym akordzie, to jest ten dźwięk. Od razu mnie zęby bolą, nie? Was pewnie też. Chodzi o to, że ten dźwięk jakby sam w sobie jest specyficzny. Trzeba umieć tego koloru używać. Jak ja się uczyłem improwizacji, wypowiedzi, że nie grałem wszystkich alterowanych składników, uczyłem się, jak używać na przykład tej nony małej, czyli tego dźwięku, tu jest pryma, oktawa, wiadomo, to nona mała będzie zaraz przy źródle. To jest ten dźwięk dokładnie w dominancie. Tak, on jest... Trzeba wiedzieć, jak go użyć. Na przykład jest raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dlatego warto jest wiedzieć, gdzie jest to cztery. Tak? Czyli tu rozwiązanie tej nony małej na... Właśnie trzeba wiedzieć na co? Na kwintę następnego akordu. W ten sposób. I wtedy wasza wypowiedź jest jak należy. Ucho słuchacza wie, że macie kierunek i wiecie o co wam chodzi. Tak? Sposobów ogrywania tego zejścia jest naprawdę dużo. Ja na przykład lubię to robić w ten sposób, że zostawiam sobie, zawieszam ten dźwięk, czekam, ten akord sobie brzmi i dopiero go rozwiązuję. Czyli jakby daję akcent na niego, go doskonale sprzyjdzie i dopiero wtedy rozwiązuję. No to, tak mam ja na przykład, nie? Oczywiście z innymi dźwiękami tak samo jest, na przykład z kwintą zwiększoną, na przykład też jest tutaj. Prawda? Na przykład. Wtedy słuchaj, że jest okej. Sztuka improwizacji to jest jedna z najtrudniejszych sztuk. To trzeba ćwiczyć latami. Tego się nigdy nie nauczycie. To ciągle coś będzie. Ciągle ktoś coś wymyśli i będzie, ale fajne spojrzenie na to. I mam nadzieję, że tak samo będzie u was, że będziecie się ciągle rozwijać. Nie? Czyli co, podsumujmy sobie. Najważniejsze jest dla mnie osobiście, najważniejsze w improwizacji jest co? Rytm. W drugiej kolejności jest ta wysokość tego dźwięku. Ale jak widzicie, nie ma, jedno bez drugiego nie istnieje. Musicie poznać dobrze rytm i dobrze harmonię. Bez tego jesteście jak dzieci we mgle. Możecie sobie układać jakieś różne frazy różnych mistrzów, mówię, kopiować i kleić to we własne, ale my to słyszymy. Tak? No, ludzie, którzy więc słyszeli sporo i sporo wiedzą kiedy to nie są wasze buty. Nie chodzicie nie w swoich butach. Pamiętajcie, ćwiczcie sobie arpeggia na zasadzie, to jest A7 z D7. Na zasadzie ósemek. Tak? Czyli ósemkowo. Raz i dwa i trzy i cztery i... Druga trudniejsza sprawa, to ćwiczcie sobie to, żeby ten akcent był tam, gdzie jest noga w górze. Raz, dwa, trzy, cztery. Dlaczego? Dlatego, że później jak ktoś wam podegra, na zasadzie, nie? Ten akcent będziecie mieli dokładnie tam, gdzie jest noga w górze. Będziecie to robić odruchowo. Czyli tak dokładnie, jak to powinno wyglądać. Dobrze. No dobrze. Słuchajcie, co,
Co tak na zakończenie, co wam mogę jeszcze powiedzieć? Jeszcze bardzo ważna, jeszcze jedną rzecz chciałem wam powiedzieć. Jak mamy na przykład pentatonikę amol, to dobrze jest każdy z tych dźwięków zaatakować tym glisem półtonowym. Czyli na zasadzie. Nie? Tak, czyli jest raz. Znaczy to jest na i. Raz. Raz. I zaakcentujcie to. Raz. Słuchajcie to w ten sposób. Glis jest wykonywany tym palcem, który jest w pozycji danej skali. Czyli jeżeli tu mamy wskazujący palec, to glis powinien być tym palcem. Małym palcem tym. Tak, wskazujący. Tak. W razie jakieś pytania są jeszcze? Czy... Nie ma. Odwiedzajcie stronę Guitar Harmony. Tam też będziemy o tym też szerzej mówić. I co, zapraszamy też do Eudeku na zarąbiste imprezy. Bardzo fajne miejsce tutaj macie. Powiem wam szczerze, że chętnie bym u was zagrał. Warunki macie... No, niesamowite. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za wizytę. Do zobaczenia. Mam nadzieję na następnym streamie. Do zobaczenia. Dziękuję.